W ogóle jak jestem w takich miejscach, gdzie już nie ma nic, to zawsze sobie rozmyślam o tych ludziach, którzy tu żyli. Tak. No coś się stało i nie ma. Dzisiaj jestem ja w tym miejscu, mogę tylko... Dzień dobry! Dzisiaj postanowiliśmy sobie zrobić dzień odpoczynku i w związku z tym idziemy właśnie zrobić 7-kilometrową wycieczkę. Tak, ale idziemy ją zrobić po prawie płaskim terenie, więc odpoczynek będzie. Tak jak rano się obudziliśmy tacy zmęczeni, ale po godzinie dwóch stwierdziliśmy, że jednak nam brakuje tego uczucia ściorania i tego, że chce się umrzeć i położyć w roje, więc idziemy. Co ci mama zrobiła na głowę? Pianek. Piękny? Śliczna jesteś. Jak byłem, nie wiem, kilkuletnim chłopakiem, to zawsze chciałem umieć to, co Sara właśnie zrobiła dla Losi, czyli wianek. Bo miałem taki plan, że jak zrobię wianek dla dziewczyny, to skradnę jej serce. To masz dziewczynę, która umie pleść. Ale nigdy mi się nie udało upleść wianków. Pewnie teraz to by mi się udało, ale... Wydaje mi się, że wtedy to by miało jakieś znaczenie w przeciwieństwie do mojego obecnego wieku. A tak, to wam powiem, że jesteśmy we wsi Łuch, to znaczy nie ma tutaj wsi. Wieś wyczytałam, że znaczy Łuch, po polsku znaczy łąka niby. I została wysiedlona po II wojnie światowej. Mamy niby dotrzeć do jakiejś ruin cerkwi i zobaczymy, czy dotrzemy. Ale wcześniej, przed II wojną światową, to była całkiem fajnie prosperująca wieś. I obok jest jeszcze dalej, jest jeszcze druga, ale tam chyba już sobie darujemy dzisiaj. Moi rodzice poszli przodem, zaczął padać deszcz i cofnęli się, nie wiem, 100 metrów przed miejscem czy 200. A mi mówię, nie, mapa pokazuje, że będzie. I jest. Jesteś na miejscu. Jesteś na miejscu. Stoisz w centralnym punkcie wioski Łuch. Przed tobą wzgórze cerkiewnej cmentarz. Na wzgórzu stała drewniana cerkiew. Pod wezwaniem świętego Mikołaja obok cerkwi drewniana dzwonnica. Do naszych czasów zachował się drewniany krzyż postawiony w roku 1938 z okazji 50. W tym miejscu stała cerkiew filialna pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy, należąca do parafii w Jaworcu. Została zbudowana w roku 1864, została zniszczona po 1947 roku. Do naszych czasów zachowały się resztki podmurówki. Między mogiłami wciąż stoi oryginalny drewniany krzyż, pozostawiony tu przez mieszkańców Łucha w roku 1938 roku. Na cmentarzu zachowały się betonowe fragmenty niezidentyfikowanego nagrobka oraz 3 stare lipy. W ogóle jak jestem w takich miejscach,
gdzie już nie ma nic, to zawsze sobie rozmyślam o tych ludziach, którzy tu żyli. Tak. No i coś się stało i nie ma. Dzisiaj jestem ja w tym miejscu, mogę tylko pomyśleć o nich, nic więcej. W ogóle piękne miejsce, taka wioska, ile tam przyjechaliśmy, 30 chyba gospodarstw było po drodze, gruszy, jabłonie, rzeka, góry. Cudownie, ale padła decyzja, deportacja i... I do widzenia. To jest krowa, która ma jedno wymiono. Specjalna odmiana. Ej, nie śmiej się ze mnie, bo widzisz, że się nie znam na krowach. Trochę się znam. No to były tylko moje żarty, że tam jest krowa Stefan. Co ma jedno wymiono. Bardzo, bardzo się cieszę, że mnie tu zabrałeś. Te góry. Bieszczady. Nie miałem wyjścia, jakby to ująć. Tak. Tak bardziej ty mnie zabrałaś. Tak? No ty wyszłaś. To ja byłam tym prowodyrem tego wyjazdu? Tak. A, no tak, bo byłam zazdrosna to, że rok temu pojechałeś beze mnie. Chciałeś całe to piękno mieć dla siebie. No, trochę tak. A, idziesz. Wydało się. Ale fajnie, fajnie. A odwieźliśmy naszego przyjaciela. Pojechał się socjologować w chacie socjologa. Być może wiecie w ogóle, co to za miejsce. I wracając, zamierzamy podjechać do takiej starej baby, żeby kupić lokalne sery. Bo... Adzień, opowiedz o starej babie. A może za chwilę opowiem. Okej. Okay. Wracamy za chwilę. W ogóle przed chwilą było takie oberwanie chmury, tak lało i grzmiało, ale 3 minuty i koniec. Tak, a ja wyszedłem, ja zmoknę. No. Ja mówię, poczekajmy 5 minut w aucie, co nam szkodzi? A ja powiedziałem, że przecież już tyle zmokłem na szlaku, to co mi tam taki deszcz? Dobra, a teraz ja zacznę od tej starej baby, o co chodziło. Bo rok temu, jak Edwin był w Bieszczadach, to przywiózł mi pamiątkę i przywiózł mi na spróbowanie te sery solankowe. No albo inne też, bo tu jeden jest też serowy czy solankowy, ale takie wędzone. Takie kupowaliśmy, ale ta pani, taka starsza pani była, bardzo ciężko się z nią targuje. Ja się w ogóle nie lubię targować, ale mój przyjaciel, który je kupował, to on się targuje i się z nią targował. No i 50 groszy mu opuściła. No ale w ogóle mówi, on taki jest bardzo otwarty do ludzi, zawsze zagaduje i tak dalej. I pyta się tej pani, no ale jak do pani się zwraca, jak pani ma na imię, no. A ona, no jo, a stara baba. Tak, więc mówię do Edwina, że pojedźmy do tej starej baby po sery, ale dzisiaj nie było starej baby. Nie było starej baby, już się sery skończyły, już prawie 18. Ale jutro będą, powiedział, że można przyjechać, bo się wędzą. A ile wydałeś za te sery? 40 zł za kilogram sera takiego płacisz. No i kupiłem 80 deko dwa razy, czyli 32 zł. Okej, okay, te sery wyglądają, tu mam je. Ten jest chyba z kostkiem z dziećmi, tak? A ten jest... Co na kolorze? Tu jeszcze z czarnuszką. O, to może jutro. No to czyli dzisiaj będziemy jedli na kolację ser z owcy. Wydaje mi się, że je grillowaliśmy te sery rok temu. One się dosyć rozpuszczały, ale były fajne z grilla. Ale zobaczę, czy to były te, czy mi się coś tam może... Może wędzone bardziej, nie? Na grilla. Tak, ale wydaje mi się, że to mogły być te, bo ja taką wzrokową bawiłam. Okej. Ale najlepsze jest to, że wchodzisz tam do środka, do tego, tam się po prostu jest dym, jakby się palił, tam się pali w środku, w tym budynku, tam się nie da oddychać. Ja jestem chwilę, nie wiem, minutę tam byłem, to cały już wyszedłem dymem. Bo ta wędzarnia jest jakby tym budynkiem. Ty wchodzisz do wędzarni do środka. I każdego tam pani oczywiście daje spróbować serka jak chcesz. Taki maluteńki kawałeczek. I tyle. O. I tyle. Nie wiem, które to już podejście do tej restauracji. Której? Za 10. No. Kolejne podejście i znowu babol.
Tym razem taki, że jeszcze jest zamknięte. Ale może to się uda. Okej, okay, przynajmniej fajne rozwiązanie, że masz gdzie sobie wytrzeć buty i umyć ładnie, tak? Właśnie. Widzisz, do restauracji nie masz ubłoconych butów. No to nie oczyszczutkie. No, prawie takie jak moje. No pokaż Sara, co ty masz. Ciekawe. Placki z sosem grzybowym. No. Wygląda apetycznie. Tak. Zauważyliśmy, że są czekoladki. Czekoladka Masutra. Także wiesz, nie całkiem święty. Już miałam takie myśli, już się źle nastawiłam, bo tak, raz, że to wszyscy polecali. To nie jeszcze tu przyjdzie, to nie jeszcze tu przyjdzie, to takie masz, że... To nie, nie przyjdę. A no już chyba 2 czy 3 razy próbowaliśmy, gdzie my były kolejki. Przed wejściem. Tak, więc już nastawienie nie, ale przyszliśmy i super. Pyszne, piękny wystrój i w mojej opinii tanio jest. Bo naprawdę tanio i naprawdę dobrze. Tam rachunek wrzucimy. Za 4 osoby się najedliśmy full z pićkiem i tak dalej. Dziewczyny zadowolone. Polecamy. Tak. Trzy no, słowa do ojca prowadzącego, Sara. On miał, wiesz, blachę w takim stanie, w jakim ma. Aha. On był bity z boku. Ale silnik na razie się sprawdza. Kilometrów. 2 tygodnie? No jak Sara? No. Brawa. No, nie, bunków nie ma. Ty, no właśnie, dzieci. Dziecków nie ma. A bunkrów, on mówi dziecków. Na Sine Wiry prowadzi taka oto skalno-piaszczysta droga. Więc można powiedzieć, że nawet sneakersy New Balance się nadają, jak widać na załączonym obrazku. Niekoniecznie muszą to być trekkingi. Uważajcie na żmiję. Jedna tu idzie. A w ogóle nasza ta wioska, tu my byliśmy wtedy w tej cerkwi. I ta droga, aha, tutaj prowadzi do tej cerkwi, a tu jest skalnica. Dobra, doszliśmy do miejsca, gdzie się zaczyna ścieżka widokowa. Bo ono się schodzi na własną odpowiedzialność, czyli to miejsce, które jest stworzone dla nas. Klima ma trochę jak z Władcy Pierścieni, ale sami doszukujcie się podobieństw. Mam nadzieję, że je dostrzeżecie. Tak mnie zakręcono i lepiej bym się czuł, gdyby jednak ktoś też to dostrzegł. Ale może to parę idoli, ja dostrzegam rzeczy, których nie ma w miejscach, gdzie są. Dziękuję. Tak, no i to sprawa wyrzucić. No jeszcze muszę się jakoś mówić digim, nie? Dobra, takie domowe. Nawet musi nazwać ciasto domowe. Aha. Ale 10 minut taka, taki kawałek spory dosyć.
Pozytywnie, fajna atmosfera, dobra, dobra kawa, ciasto domowe, pyszne, truskawki, rabarbar, kruszonka, co tam jeszcze było. Pizzę zrobili, pizzę dziewczyna, co nie ma, im wzięliśmy im w prezencie. Na pewno. Ale fajne to, że jest tutaj zaznaczona opcja dla wegetarian. No my nie byliśmy głodni, bo jeszcze wciąż jesteśmy najedzeni, bo gdzie to my byliśmy? W Pawle Nieświętym. Ale widziałam, że jest na pewno pomidorowa z soczewicą i są jakieś placuszki z cukinią, z jakimś sosem, wege, więc no, śmiało. Tak, więc opcje dla wegetarian. Można płacić kartą. Tak, fajne miejsce.